Sandomierzu odbędzie się pierwszy międzypokoleniowy festiwal literacki Generacja Słowa. Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program, a różnego rodzaju wydarzenia będą się odbywały od 23 do 29 września. Cały program został przygotowany z myślą o miłośnikach literatury w każdym wieku. Jakie atrakcje przyszykowali organizatorzy? Głównymi organizatorami festiwalu są Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum Kultury. Kluczem do organizacji festiwalu okazała się współpraca i pozyskanie dofinansowania. Dzięki temu powstał rozbudowany program, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na organizację tego festiwalu gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Ogromne podziękowania dla Was, że Wam się chciało, że macie pasję do tej pracy. Jest to dla mnie niesamowita sprawa, że dzisiaj de facto możemy otwierać Festiwal Literatury Generacje Słowa, międzypokoleniowy, oparty na regionalizmie, Festiwal Literatury, który łączy pokolenia, łączy wszystkich tych, dla których literatura, miłość do literatury jest ważna. Czeka nas bardzo dużo wydarzeń, bardzo wiele fajnych spotkań z niesamowitymi ludźmi, z niesamowitymi pisarzami. Nie mogę się doczekać, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Panu burmistrzowi dziękujemy także za wkład własny do tego programu z Narodowego Centrum Kultury. 40 tysięcy złotych to jest właśnie wkład miasta Sandomierza z budżetu miasta, a 111 tysięcy z Narodowego Centrum Kultury. Pierwszy sandomierski festiwal Generacja Słowa, międzypokoleniowy, o charakterze regionalnym, wielowątkowy, przy współpracy wielu placówek, osób, instytucji. Festiwal odbędzie się pod hasłem Miłość do literatury, to się dziedziczy. To pierwszy tego typu festiwal w mieście o charakterze międzypokoleniowym. Będzie to świetna okazja, by poznawać pisarzy związanych z ziemią sandomierską i w kreatywny sposób zgłębiać ich twórczość. Sama nazwa, Generacja Słowa, sugeruje istnienie takiej generacji, takiego pokolenia ludzi, których łączy jedna rzecz. Miłość do literatury. Zaskakujący może wydawać się fakt i takie odniesienie do genetyki, ale ma ono takie naprawdę głębokie uzasadnienie, dlatego że od samego początku, przy przygotowywaniu tego festiwalu, przyświecały nam słowa Wiesława Myśliwskiego, że w genomie ziemi świętokrzyskiej wpisany jest głęboko gen literatury. I ten gen literatury stanowi taki dorobek literacki ziemi sandomierskiej, który stanowi też o tożsamości naszego regionu. Ta międzypokoleniowość to nie tylko dostępność naszych wydarzeń festiwalowych dla różnych grup wiekowych, ale to także założenie, że wszystkie grupy wiekowe mogą aktywnie uczestniczyć w te wydarzenia, tworzyć te wydarzenia i tworzyć jakość tego festiwalu. A więc ten międzypokoleniowy charakter festiwalu, jego wymiar międzypokoleniowy widoczny będzie w spotkaniach autorskich, w warsztatach międzypokoleniowych, w happeningach. Poza spotkaniami autorskimi w ofercie jest m.in. konkurs literacki oraz sandomierska gra literacka. W ramach festiwalu powstanie także mural z okazji 50-lecia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu przy ulicy Armii Krajowej. Nie ma lepszego miejsca dla promowania regionalizmu niż Sandomierz. Sandomierz jest stolicą regionalizmu. Stąd pochodził Aleksander Patkowski, twórca regionalizmu polskiego. Dlatego szczególny nacisk tych wydarzeń festiwalowych kładziemy na promowanie dorobku twórczości naszych rodzimych pisarzy pochodzących z Sandomierza, z Sandomierszczyzny, ale też dbałość o ten literacki dorobek i dbałość o to, żeby przekazywać go następnym pokoleniom. Regionalizm rozumiemy nie tylko jako miejsce, jako wspólnota miejsca, ale także jako przestrzeń wspólnych wartości. Dlatego festiwal staje się przestrzenią dla prezentowania różnych dorobku pisarzy z różnych regionów, którzy piszą i przekazują wartości swojej małej ojczyzny. Dla mnie najbardziej wartościowymi elementami tego festiwalu jest oferta dla każdego. Po pierwsze, dla każdej grupy wiekowej. Po drugie, także dla osób niedosłyszących, niektóre spotkania będą tłumaczone na język migowy, ale także dla osób, które są wytrawnymi znawcami kultury, choćby konferencja, choćby spotkania na temat Jarosława Iwaszkiewicza czy Wiesława Myśliwskiego, ale także dla osób, które na co dzień nie czytają. Mamy nadzieję, że przez choćby happeningi, spotkania dla dzieci,
czy znakowanie miasta. Osoby, które dotąd nie miały styczności z czytelnictwem, z biblioteką, zainteresują się tą tematyką. Pośród wszystkich zaplanowanych atrakcji na pierwszy plan wybijają się spotkania autorskie, które przygotowano zgodnie z przesłaniem festiwalu dla ludzi w różnym wieku. Kto spotka się z miłośnikami literatury? Na spotkania zaprosiliśmy takich autorów jak Wojciech Bonowicz, Andrzej Stasiuk, Maciej Płaza, Ewa Bajkowska, Wiesława Karczewska-Grabias, Radosław Romaniuk. To są też spotkania dla dzieci. Grzegorz Kazdepkę, Joanna Krzyżanek, Anna Kwiecińska-Utkin. To są także warsztaty. Warsztaty także o charakterze międzypokoleniowym i integrującym. Istotnym elementem festiwalu jest konferencja naukowa poświęcona Stanisławowi Młodożeńcowi. Tematem sesji będzie życie i twórczość Stanisława Młodożeńca, pochodzącego z Sandomierszczyzny poety, prozaika, autora widowisk, słuchowisk, publicysty, pedagoga, działacza kulturalnego i społecznego, a także żołnierza. Jak sam temat konferencji wskazuje, będą miejsca, gdzie obracał się, mieszkał, przebywał Stanisław Młodożeniec, ludzie, którymi się otaczał, z którymi współpracował, z którymi miał kontakt, i teksty, czyli to, co stworzył, napisał. W organizację festiwalu zaangażowało się także Muzeum Zamkowe w Sandomierzu oraz Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Uzupełnieniem oferty spotkań autorskich i warsztatów będą koncerty. W czasie festiwalu będzie można się także przekonać, że w oparciu o czytanie można stworzyć niezwykłe wydarzenie. Myślę, że bardzo fajnym elementem, w który włącza się Sandomierskie Centrum Kultury, jest czytanie w ciemności. To wydarzenie odbędzie się w Lapidarium pod Ratuszem. To jest pomysł, który już dawno chciałam zrealizować i okazało się, że Festiwal Literatury jest odpowiednią do tego sytuacją. W tym czytaniu w ciemnościach będzie uczestniczył Teatr Dramatyczny SCK. Będzie to czytanie Ziarna Prawdy. Przed tym czytaniem będą spotkania dotyczące między innymi właśnie tej powieści, a samo czytanie będzie zwieńczeniem. Dlaczego w ciemności? Myślę, że to jest ciekawe, aby sprawdzić, czy słuchacze, nie mając jakby wizji, jedynie dźwięk, skupią się bardziej na treści, będą tę treść bardziej przeżywać, może emocjonalnie. Mam nadzieję, że dodamy do tego bardzo ciekawy podkład muzyczny, który będzie potęgował emocje. Będą także spotkania z Zygmuntem Miłoszewskim oraz dyskusje poświęcone twórczości Józefa Myjaka oraz Jana Adama Bożenckiego. Z mieszkańcami Sandomierza oraz fanami kryminałów z regionu spotka się także Michał Śmielak, który dodatkowo był zaangażowany w opracowanie programu festiwalu. Skupiłem się, zapraszając koleżanki i kolegów autorów, na tej międzypokoleniowości, ponieważ ponad połowa zaproszonych pisze kryminały te krwawe, zarówno dla dorosłych, jak i takie dla dzieci, gdzie nie ma tej przemocy. Magda Stachula, Tomasz Duszyński, Małgorzata Starosta, Marek Stelar, oni wszyscy także piszą książki dla dzieci. No i Zygmunt Miłoszewski także, więc podczas podpisywania książek przez autorów w kolejkach mogą stać zarówno dorośli, jak i dzieci i złapać podpis na ich książkach. Mamy też kilka wydarzeń premierowych, jak na przykład będziemy mieli premierę na tym właśnie festiwalu książki Cienie dawnych grzechów, którą napisałem wspólnie z Mieczysławem Gorzką. Mariusz Kanios, autor Starobrzega, akurat wydaje książkę Pomroki. Mamy nadzieję, że z drukarni dotrze, aby zrobić też premierę wtedy, więc to jest kolejne wydarzenie. Premiera pierwszej w Polsce gry planszowej opartej na thrillerze polskim, czyli gry Osada na podstawie mojej książki. Festiwal Literacki jest efektem wieloletniej, wieloetapowej i wielopłaszczyznowej też pracy. Jest odpowiedzią na potrzebę kulturalną mieszkańców Sandomierza. Potrzebę, która została aż dwukrotnie zdiagnozowana. Pierwszy raz w 2017 roku, kiedy
Stworzyliśmy diagnozę potrzeb kulturalnych i potencjału kulturotwórczego mieszkańców Sandomierza. A drugi raz w ubiegłym roku, kiedy pozyskaliśmy środki z Narodowego Centrum Kultury na przeprowadzenie badań. I wówczas z tych badań wynikło, że mieszkańcy Sandomierza czują, że sandomierski wątek literacki nie został dostatecznie zaopiekowany w tym mieście, że potrzebuje uwypuklenia. Jest to taka bogata mozaika różnorodności, w której każdy znajdzie coś dla siebie.